powiecie brodnickim powstała pierwsza strzelnica wirtualna w ramach projektu ministerialnego. Strzelnica została usytuowana w zespole szkół w Jabłonowie Pomorskim, m.in. ze względu na klasę mundurową odnoszącą znaczne sukcesy. To jest pierwsza strzelnica interaktywna w powiecie, nieprzypadkowo w Jabłonowie Pomorskim. Klasy mundurowe, które tutaj funkcjonują od kilkunastu lat, osiągają ogromne sukcesy, łącznie z pierwszymi miejscami klas mundurowych na arenie ogólnopolskim. Ta strzelnica ma służyć nie tylko uczniom klas mundurowych, ale wszystkim uczniom, również uczniom innych szkół ponadpodstawowych i podstawowych, jeśli będzie taka ochota, ale również dorosłym. Ta strzelnica służy nie tylko do nauki strzelania, ale również umożliwia prowadzenie zajęć z taktyki, co jest szczególnie cenne. Ogromnie się cieszę, że udało się ten pomysł zrealizować. Będę robił wszystko, żeby następna strzelnica powstała w powiecie jeszcze raz. Koszt strzelnicy wraz z systemem szkolno-treningowym pojedynek wyniósł ponad 180 tysięcy złotych. Inwestycja została sfinansowana ze środków ministerialnych oraz Starostwa Brodnickiego. W ramach konkursu ofert organizowanego przez ministra obrony narodowej Strzelnica w powiecie 2022 powiat brodnicki otrzymał dofinansowanie na uruchomienie, montaż strzelnicy wirtualnej wraz z niezbędnym wyposażeniem w zespole szkół w Jabłonowie Pomorskim. Konkurs był dotowany przez ministra w stosunku 79% dotacja, 21% środki własne powiatu. Koszt całości inwestycji wyniósł ponad 183 tysiące złotych, z tego dofinansowanie ministra obrony narodowej 145 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o scenariusze, na chwilę obecną mamy strzelnicę zamkniętą i strzelnicę otwartą, czyli działania w polu. Te strzelanie właśnie na strzelnicy jest bardzo ważne, ponieważ można się oswoić z bronią i to jest, wrażenie jest takie, jakby się strzelało z prawdziwej broni, tylko chodzi o to, że nie ma naboi, tylko jest laserowa. I z długiej, i z krótkiej. Ja osobiście wolę z krótkiej. Można wybrać strzelnicę zamkniętą, to jest strzelanie do tarczy. Można też sobie ustawić różne warunki bojowe. I wtedy się strzela albo do przeciwników, albo do właśnie takich poperów, co się pokazują. I wtedy to działa też na refleks. Tak, jest bardzo potrzebna, bo dużo jeździmy właśnie na zawody i nie zawsze mamy okazję trenować. A teraz dzięki temu systemowi będzie wiele okazji do ćwiczeń.